Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku gameplaya. Dzisiaj stwierdziłem, że skoro już tyle wrzucam ostatnio z The Division, to trzeba coś z Heroesów nagrać. A że nie mam obecnie możliwości zagrania na wojnie, to taki zwykły gameplayek na inscenizowanej. Kurczę, nie mogę tam się wklikać, co jest. No i w zasadzie, no kurde, nie trafię w ten guziczek. O. Ponieważ tam gorące dyskusje na temat tego, co się dzieje ostatnich parę dni na mapie, powstały na forach, gdzieś między graczami, to w zasadzie troszkę powylewam swoje żale odnośnie tej sytuacji tutaj. No generalnie cała sytuacja jest po prostu śmieszna i żałosna. No według mnie Reto po prostu całkowicie straciło kontrolę nad tym, co się dzieje. Zagalopowali się w kozi róg i nie wiedzą, jak z tego wybrnąć. Po prostu no nie mają pomysłu, jak to naprawić. A moim zdaniem no wojna trwa, kurczę. Wow. Wojna trwa jeden dzień, dwa dni max i się kończy w tym momencie. Ruscy po prostu jest... Ja to nazywam wyścig szczurów. Ja to nazywam wyścig szczurów, bo tak to wygląda. No kurczę, Ruscy i Amerykańcy szybko lecą do przodu na tej mapie, bo wiedzą, że jeśli nie zaleją nas na samym początku, Niemców, pewnie kurczę będę miał sporo wrogów po tym odcinku, no ale trudno, mówię co myślę. Wiedzą, że jeśli nas na początku nie zaleją i nie zglebią, no to jak my wystawimy te wszystkie nasze ateki w końcu, to nie mają szans tego przebić. Dlatego starają się na początku to jak najszybciej skończyć. A ja tutaj w tym momencie chciałbym wytłumaczyć. Ja nie mówię, że Niemcy są tacy zajebiści i w ogóle tacy wykokrzeni, że po prostu rozwalą wszystkich, jakich nie rozłożą w ciągu pierwszych dwóch dni. Owszem, tak, no... Jest w tym trochę prawdy, ale mi już nie chodzi o to, jacy są gracze zajebiści po stronie niemieckiej, tylko chodzi mi o to, na co Reto nam pozwoliło, bo chyba nie powiecie mi, że gdyby taka sytuacja była w drugą stronę, że Amerykanie albo Ruscy mieliby taką okazję, żeby właśnie w ten sposób popchnąć tą ilością ateków, to by tego nie wykorzystali. I moim zdaniem to jest po prostu wina Reto, że tak to wszystko skonstruowało, tak poustawiało te wszystkie kolejki i... No po prostu, moim zdaniem w ogóle głupotą było dodawanie rosyjskiej nacji po tak długim czasie i w taki sposób. Oni dodali rosyjską nację, dodali w momencie, kiedy Niemcy byli już strasznie wykokrzeni, Amerykanie dosyć mocno i w to wszystko wpakowali nową nację, która nie ma nic. Żadnych ateków, klanów, świeża po prostu. Więc to się musiało tak skończyć. I teraz problem kolejek polega na tym, że... Rosjan jest dużo mniej, mają dużo mniej ateków, bo nie mają tak wyekspionych postaci jak Niemcy czy Amerykanie. I ze względu, i ponieważ właśnie taka jest sytuacja, a nie inna, to oni mogą wszystkie swoje ateki, których i tak mają dużo mniej od reszty, zrespić od strzału po prostu, bo kolejki to ogarniają. Są wystarczające, żeby taką ilość ateków przyjąć. Natomiast po stronie niemieckiej ta ilość ateków jest w ogóle nieporównywalnie większa, przez to te kolejki u nas są dużo dłuższe i zapchane. To samo dzieje się powoli u Amerykanów i jak tak dalej pójdzie, to Amerykanie będą mieli ten sam problem co my. W sensie alianci. No i po pewnym czasie ten sam problem będzie u Rosjan, więc prędzej czy później Reto będzie musiało zmienić, zwiększyć produkcję, żeby te ataki nadążyły się respić. No i wtedy się zacznie dym, bo tych ataków będzie tyle, że no... Ja nie wiem, jak oni chcą to rozwiązać. Nie wiem, ja na forum założyłem temat, gdzieś tam podałem pomysł, że może powinno być ograniczenie ilości ateków na osobę, na gracza. Powiedzmy, że pierwszego dnia możecie zespawnić. No nie wiem, no będę strzelał. Nie bierzcie sobie tych liczb jakoś tam na poważnie. Będę strzelał. Powiedzmy, że pierwszego dnia będziecie sobie mogli zespawnić 5 ateków, drugiego już 7, trzeciego 10 i tak to będzie rosło. Się zagadałem i nie zauważyłem go.
Ale chodzi mi o samą zasadę, że może w ten sposób jakoś po prostu ograniczyć tą liczbę ataków na osobę i zwiększać ją sukcesywnie, żeby ta wojna nie kończyła się w ciągu pierwszego dnia, no bo jak wszyscy zrespią te ataki naraz, od razu, gdzie po prostu... No tak jak jest teraz z Rosjanami, no oni robią od razu nalot tymi czołgami wszystkim praktycznie, a u nas to stoi w kolejce, kurczę, po dwa dni, po trzy. Powoli mówię, u Amerykanów dzieje się to samo, no to ta wojna się potem kończy w jeden dzień, góra dwa. To jest bez sensu, bo w tym momencie ani ja jako osoba, która ekspiła jakiś czas te ateki, może nie mam ich za dużo, są tacy, którzy mają dużo więcej tych ateków, ale mi to już przeszkadza, że ja nie po to ekspiłem te wszystkie postacie, nie po to wbijałem te wszystkie ateki, żeby teraz stać dwa dni w kolejce. Ja chcę tymi atakami grać, chcę móc je ruszyć i przede wszystkim chcę brać udział w jakiejś walce. To jest gra teamowa. I polega na tym, że dwie nacje ze sobą walczą cały czas, tak? I dla mnie na przykład bitwa, w której... znaczy wojna, którą przegrywa się ze względu na to, że jakaś nacja przejęła 80% pustych miast bez jakiejkolwiek walki, to jest dla mnie po prostu bezsens i to jest śmieszne, bo ja liczę jednak właśnie na tą walkę. Ja chcę walczyć z tymi Ruskimi, chcę walczyć z tymi Amerykanami, chcę pograć ze swoim klanem, jakoś kurczę zorganizowanie, powysilać się trochę, żeby to wygrać, a nie przejmować puste miasta. No to jakbym chciał przejmować puste miasta, poruszać sobie tymi żetonikami po tej mapie pustej, to bym sobie poszedł w młynek zagrać albo w Warcaby, tak? To jest po prostu bez sensu i... Ja nie wiem, jaki Reto ma pomysł, żeby to naprawić. Pewnie żadnego w tym momencie. No ale kurczę, to co się teraz dzieje, to jest... A najlepsze jest to, że jak na forum próbujecie coś napisać i wyraźnie piszecie, że to jest odnośnie Reto wszystko, że naskakujecie bezpośrednio na Reto, to zaraz wyskoczy jakiś baran jeden z drugim, nie wiadomo skąd, i zacznie wam skakać do gardła, że tak, bo wy zawsze chcecie, żeby Niemcy wygrywali. Nie, ja w tym temacie, który napisałem, wyraźnie zaznaczyłem, że ja mam pretensje do Reto, nie do aliantów, nie do Rosjan. Nie chodzi mi o to, żeby Niemcy zawsze wygrywali wojnę, bo dla mnie to jest obojętne, kto tą wojnę wygra. Ja tylko chcę powalczyć w tej wojnie, tak? Z tydzień, dwa, nie wiem, jakąkolwiek bitwę chcę zagrać w tej wojnie, a nie żeby ta wojna się skończyła przez przejęcie pustych miast. To chyba to jest logiczne, to jest chyba normalne, że chcę powalczyć, tak? Po to gram w tą grę, żeby z kimś się postrzelać, a nie przejmować puste miasta. No i właśnie zawsze wyskoczy jakiś taki baran, który zacznie skakać do gardła i wtedy z tego tematu zamiast zwrócić uwagę Reto, to Reto sobie siedzi spokojnie z boczku i patrzy, bo przecież nic do nich nie piszą, tylko się gryzą między sobą. Alianci skaczą na Niemców, Niemcy skaczą na Ruskich, Ruscy na wszystkich i tak dalej, nie? I jest ogólny dym, wszyscy się ze sobą żrą, a Reto sobie cichutko siedzi z boku i cieszy się, że nie rzucają się do nich, tylko do siebie nawzajem. Więc właśnie to jest po prostu, nie wiem, to jest jakieś dziwne, że ludzie nie potrafią, kurczę, jakoś się tak troszeczkę, kurczę, zebrać w grupę i wymusić czegoś na Reto, bo jednak w końcu to z nas mają kasę, tak, z graczy. I zamiast, kurczę, wszyscy się uwziąć na to Reto i zrobić ogólny dym, że coś nam się nie podoba, to wszyscy, kurczę, rzucają się sobie nawzajem do gardeł i odwracają uwagę od prawdziwego problemu. To jest po prostu głupie. Nie wiem, ja tu troszeczkę, kurczę, za moralistę będę robił w tym odcinku, ale po prostu tak to wygląda. Jeśli ma się coś zmienić, to niestety my to musimy zmienić, bo to my mamy mieć władzę nad Reto, a nie Reto nad nami. Bo my im za to płacimy, oni z nas żyją. O, on się sam granatem wysadził. Także ja jak słyszę teraz pomysły na temat dodania nowej nacji jeszcze jakiejś tam Polski, Francji, nie wiem, to mi się po prostu śmiać chce, bo po prostu... Jeśli dodadzą nową nację, to będzie jeszcze gorzej niż jest teraz, bo zobaczcie, co się dzieje przez dodanie Rosjan. Oni są najbardziej z tyłu. Ja nie mówię, że są z tyłu dlatego, że mają złych graczy. Oni są z tyłu dlatego, że zostali najpóźniej dodani, mieli najmniej czasu na ekspienie tych ataków, najmniej czasu na ekspienie postaci. Dlatego są z tyłu. I teraz pomyślcie, co się stanie, jak dodadzą kolejną nową nację. To znowu kolejki będą ustawione pod najsłabszą nację, pod najmniej liczną nację, tą, która ma najmniej ateków.
I znowu te nacje, które są już rozwinięte, będą musiały te ataki spełnić według kolejki wyznaczonej dla tej nacji, która ma tych ataków najmniej. Więc to się jeszcze bardziej zapcha wszystko. Więc w taki sposób, jak oni chcą dodawać nowe nacje, to ja dziękuję za takie poprawki, za takie ulepszenia. Ja nie chcę. Ja protestuję. Chyba że znajdą faktycznie jakiś sensowny pomysł, jak to zrobić, żeby nie rozpieprzyć gry. Bo w tym momencie po prostu tylko wkurzają ludzi, denerwują ich i nic nie jest lepiej, jest coraz gorzej. No. Dobra, chyba już się nagadałem wystarczająco na temat wojny. Nie wiem, jestem ciekawy waszych komentarzy, piszcie pod filmikiem, co o tym myślicie. Tylko proszę was, piszcie te komentarze z sensem, nie piszcie mi, że komentarzy w stylu, że no nagadałeś się, nie zgadzam się, koniec. Nie, napiszcie dlaczego się nie zgadzacie, co byście inaczej zrobili niż ja powiedziałem, czy nie wiem, no po prostu nie piszcie mi jakichś bezsensownych komentarzy, bo już naprawdę na forum mnie tym dobijają. No. Człowiek próbuje jakiś pomysł rzucić na naprawienie sytuacji, a jedyne co koleś potrafi odpisać to nope. Koniec. Ani powodu, dlaczego nie, ani pomysłu jakiegoś konstruktywnego, dlaczego, jakby to zrobił inaczej. No po prostu to jest denerwujące. Więc jeśli mamy się tutaj troszeczkę pospierać, podyskutować, to po prostu jakieś sensowne odpowiedzi dawajcie. Znaczy wy z reguły dajecie sensowne, ja tylko mówię do tych nowych, którzy by tutaj na przykład chcieli się wypowiedzieć. Także no. Sorry, jeśli kogoś uraziłem, mam nadzieję, że nie. Dobra, muszę się trochę na grze skupić, bo chyba tutaj coś dupy daje. Nie wiem, jadę na tą A4 trochę tak jak na mięcho armatnie. Tu już widzę, B zamykają powoli nasi. O, Tigery dwójki mamy, nawet nie zauważyłem. Kurczę, już chyba pewnie z piąty raz koło nich przejeżdżam, ale dopiero teraz zauważyłem. Zamknął im to B, czy nie? W sumie może pójdę tam na chwilę. A nie, to już B2 robią, dobra. Kogoś tam od hakerów wyzywają. Przed chwilą powiedziałem, że jadę jak na mięcho armatnie na tą A4 i po raz kolejny na nią jadę znowu. Ale dobra. Jakoś tym razem wygląda spokojniej. Łaż ty miałeś. Jest... Wow. No chyba się uda tym razem. O nie, już? Co wy, kurczę? Ale się wpakowałem, kurde, w sam środek za dymy. Nie wiedziałem, że tam jeszcze w tym garażu ktoś siedzi.
się zakradają bluzki. Nie wiem, może ja tu trochę posiedzę, kurczę. Popilnuję, niech się nasi tam przedrą. Kurczę, leżał rusek jeden w tym rozwalonym domku. Kurczę, już są we czwórce. Nie ma tu jakiejś apteczki gdzieś. Chyba nie. O, snajper. No i co? I wzięliby dwójkę niestety. Coś mi się wydaje, że ich się chyba troszeczkę mniej na tym A zrobiło teraz. Może teraz lepiej będzie to A popchnąć zamiast B2 tam cisnąć. Jadę na trójeczkę, zobaczę czy dojadę. Pewnie każdy krzak obsadzony. O! Petarda chyba mnie nie trafiła na szczęście. Wow, jeepek. O nie, petarda znowu. Aha, to teraz chyba trafił mnie ten, co wcześniej spudłował. O, poza tym też ktoś tam mi napisał w tym temacie, że my teraz przegrywamy wojnę, bo dużo dobrych graczy poszło grać do ruskich albo do aliantów. Okej, być może tak jest, ale kurczę, czy ktoś się zastanowił przez chwilę, dlaczego tak się stało, bo ja osobiście też założyłem sobie wojaka po ruskiej stronie, bo po prostu, jak skoro nie mogę grać wojny, to sobie przynajmniej popróbuję inne nacje, tak? Zamiast się wkurzać, to sobie popróbuję coś nowego. Gin ty, kurde, silca. Jeszcze jeden. Nie poszedłem grać na ruskich, dlatego że wolę ruskimi. Tylko po prostu dla urozmaicenia, skoro nie mogę grać tego, co najbardziej lubię, czyli wojny. To sobie pogram coś nowego przynajmniej. O ty kurde, dobrze, że ta kamera tak daleko ustawiona była. Dobra, tam chyba jednego to sobie zabiją już, jeszcze przesianego. Pewnie i tak na górę pobiegł. Co ja zrobiłem, kurde. Myślałem, że się nie obróci ten. Dziewięćdziesiąt dziewięć żyć im zostało. No i się sytuacja skomplikowała. Zimówek nie założyłem. Znaczy tych letnich, kurde. Wsk-
wyskakuj. Nie zabiłem go. Kurde, myślałem, że zginął. Jeden żyć. O, taki mundurek sobie chcę kupić właśnie na wszystkich wojaków. Już powoli mam nazbierane na piechura. Jest najdroższy, 596 tysięcy. Znaczy nie jest najdroższy na piechurze, bo jest jeszcze powyżej 700, ale ten sam mundur chcę kupić na wszystkich wojaków swoich. No i wersja na piechura jest najdroższa. Nie wiem czemu, bo jest tylko kurtka, spodnie się nie zmieniają, natomiast na snajpera jest komplet, jest tańszy. Nawet już sobie ustalili ceny. Myślałem, że tu będzie dołem przejście jakieś. Oż ty kurde, jeszcze się musiał gdzieś przypałętać z boku. No. Chyba za bardzo do przodu biegnę. Nie, ja nie umiem na dupie wysiedzieć, ja muszę gdzieś kurde biec zawsze. No chyba, że snajperem gram, to mogę sobie posiedzieć, ale na piechurze to... Nigdy na dupie nie wysiedzę. Powtórka z rozrywki. O, ten był z STG, to chyba ten, co mnie wcześniej zabił. Z mojego STG mnie chciał zabić, cwaniaczek. Skąd to kurde było? O nie. O, ale bierzemy tą O2, fajnie, fajnie. 53 życia im zostały. Tu gdzieś pewnie jeszcze horda snajperów się czai. Odbierają nam. Nie. Czemu ja tam nie popatrzyłem? Przekombinowałem trochę. Chyba powinniśmy to wygrać. O.
Co oni, czołg zrespili jakiś? Co tam wam wyjechało? O nie! Kurde, do tego to się nie spodziewałem. O nie. Ile? 32. No to dożynki. Dożynki. Ciekawe, czy wyleci na mnie. No, przejechał. Gdzieś tu snajper do mnie strzelał. Albo jakiś piechur. O kurde. Aha, wozik zwiadowczy, dobra. Muszę go dorwać. Gdzie on jest? Kamikaze, banzai! Jeden gdzieś tu się czai. No i co, kończymy tą zabawę, czy nie? Chyba kończymy. Ile ich tam? 28 zostało. No to już po nich. Nienawidzę tych kurde skurczybyków z minami. Uuu, znowu ten wozik mnie dorwał. Na naszym drugim spawnie stoi. O, widać go teraz. O Boże, gdzie to mnie zrespiło? Czemu tak daleko? Spoko, spoko, ziomuś, to tylko ja. Siema Ewo, siema. Przywitaj się z widzami. Mina była. Teraz to już walka o punkty. To pierwszy, ten lepszy. Jak znam życie, przed samym wejściem mnie snajper ustrzeli. Kocie ruchy, kocie ruchy. Boczkiem, boczkiem. Tam jakiś niewyżyty koleżka z łopatą. O, sorry. To już kończymy to. No, także zachęcam was do komentowania tej sytuacji na wojnie, co teraz się dzieje. Może macie jakieś pomysły, jak to naprawić. Szczerze mówiąc, troszeczkę mnie zirytowały te ostatnie 3-4 dni, tak patrząc na tą mapę generalską.
Nic po prostu się nie da zrobić. Ci Ruscy się pochowali, kurczę. Oni gdzieś siedzą, oni pewnie na odwójce kampią dalej. Czekają, aż ktoś im przejmie całą resztę. A, B się przebijają chyba. No, proszę. Wesoła ekipa. Który ja w ogóle? Aha, tutaj pokusy. O, coś mi wystaje przez deski. Termosik mi wystaje. O, jakiś na chleb coś. Chyba wygraliśmy. Dobra, ja tą końcóweczkę chyba utnę tutaj. Dogram sobie to do końca, żeby raport potem zobaczyć. Ale tą końcóweczkę utnę, bo tu nic ciekawego już się raczej nie wydarzy. I za chwilę przejdziemy sobie do raporciku. Dobra, w sumie za dużo nie uciąłem, bo tam jeszcze chyba minutę trwało i się skończyło. No ale nic ciekawego nie było, więc nie było sensu nagrywać przejmowania pustych punktów. Zobaczmy sobie raport. 1262 expa. 36 fragów, naginąłem się jak głupi, wyczerpałem limit chyba na cały dzień. Kasa ile? 16480, coś takiego, 16500 powiedzmy w zaokrągleniu, a wydałem 7700, no czyli 8800 jakieś do przodu, 8700, no nie chce mi się liczyć dokładnie, jakieś 8000 z kawałkiem do przodu, więc spoko. Bitwa trwała 34 minuty, 35 prawie. Kurczę, długo nawet. Chyba się nagadałem w tym odcinku strasznie, co? Bo nawet w sumie jakoś mi szybko ta bitwa zleciała. Dobra. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem. Jakieś odznaki tutaj? Nic. Tutaj już w sumie nie ma na tym co wbijać. Dobra, to tyle na dzisiaj. Zapraszam was na następne odcinki. A teraz akurat tak troszeczkę do The Division siadłem, więc troszeczkę się na tym skupiłem, ale to jeszcze parę dni. Jak skończę tam singla, to już będzie mniej tych odcinków, bo będę nagrywał tylko z PvP wtedy, to raz na jakiś czas. Może jakieś poradniki, więc wtedy się troszeczkę zwyzuję, to się znowu za Heroesów wezmę. A na razie dzięki za uwagę i trzymajcie się, cześć!